Tytuł kursu: Kosztorysowanie w budownictwie, część pierwsza. Moduł: Wykorzystywanie katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych, część druga. Temat: Wykorzystanie katalogów do sporządzania kosztorysów szczegółowych i uproszczonych. Kasiu, musimy się przygotować na kolokwium. Przypomnij mi, co oznacza skrót KNR i KNNR. Łatwe. KNR to katalogi nakładów rzeczowych, a KNNR to kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Tak, dobrze. Są one powszechnie wykorzystywane przy opracowaniu kosztorysów, zwłaszcza metodą szczegółową. A czym, Krzysiu, jest metoda szczegółowa? Kasiu, kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej CK, obiektu lub robót budowlanych, jako sumy iloczynów, ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, obmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Spójrz na te oba wzory, według których się ją oblicza. Krzysiu, rozumiem, że opracowanie kosztorysu metodą szczegółową bez znajomości nakładów robocizny, materiałów i pracy sprzętu, a także odpowiadających technologii przyjętych przy realizacji robót budowlanych jest raczej niemożliwe, tak? Dokładnie tak. A teraz zerknij, Kasiu, na tę tabelę. Tak wygląda sporządzenie katalogu nakładów rzeczowych w sposób tradycyjny. A jest jakiś inny sposób niż wspomniany tradycyjny? Tak, z wykorzystaniem programu komputerowego Norma Pro. Mamy ściągnięty ten program na laptopa. Proszę, zerknij na niego. Otwieramy okno plik nowy, następnie wybieramy nazwę kosztorysu i zatwierdzamy. OK. Teraz powinno nam się pojawić okno z katalogami norm i baz cen jednostkowych pozycji i obiektów. Podświetlamy katalogi norm i po kliknięciu pokazuje nam się okno z katalogami. Potem w kolejnych oknach wpisujemy i akceptujemy kolejno opis podkatalogu, opis pozycji, wariant ręczny, a następnie ilość materiałów. A na końcu powinno ukazać nam się okno z interesującymi nas nakładami rzeczowymi na wykonanie np. 20 m sześciennych ściany oporowej części pionowej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.